systematyczna pielęgnacja psów o puszystej sierści, czyli owczarków niemieckich i szkockich, pudli, nowofundlandów, czauczałów czy szpiców ma ogromne znaczenie. Dlatego już od szczeniaka powinniśmy przyzwyczajać te psy do kąpieli i szczotkowania. O pielęgnacji psów o sierści puszystej opowie grumerka Wiesława Latoś, jedna z założycielek Polskiego Stowarzyszenia Grumerów, laureatka międzynarodowego konkursu Silesia Grooming Show, od kilkunastu lat zajmująca się zawodowym groomingiem. Psy o puszystej sierści powinny być regularnie kąpane i szczotkowane. Brak dbałości o stan włosów doprowadzi do ich skołtunienia, złej kondycji, a w konsekwencji do nieestetycznego wyglądu naszego pupila. Na przykładzie szpica miniaturowego pokażemy, jak powinna przebiegać prawidłowa pielęgnacja psa o sierści puszystej. Szpic ma długie, proste, twarde i nastroszone włosy okrywowe oraz gęsty i miękki podszerstek. Pamiętajmy, aby używać kosmetyków przeznaczonych specjalnie do sierści puszystej. Kosmetyki ludzkie są niewskazane, bo nie są one dostosowane do potrzeb sierści i skóry zwierząt. Produkty do kąpieli powinny być bezpieczne. Unikajmy tych zawierających barwniki, bo to one są często przyczyną podrażnień i alergii. W szamponach szukajmy dodatku protein kaszmiru. Spowodują one, że włos nabierze odpowiedniej puszystości i połysku. Ważny jest też zapach kosmetyków. Zapach lawendy redukuje stres u psów, dzięki czemu kąpiel będzie się zwierzęciu przyjemnie kojarzył. Przed kąpielą najlepiej wyprowadźmy psa na spacer. Będzie wybiegany i spokojniejszy w trakcie samego zabiegu. Przygotowując się do kąpieli, powinniśmy zgromadzić obok siebie wszystkie akcesoria, które będą nam potrzebne do przeprowadzenia zabiegu. Czyli rozczesywacz, szampon, odżywkę, spray Volume Up, grzebienie i szczotki, ręcznik do wysuszenia i suszarkę. Po przygotowaniu miejsca do kąpieli powinniśmy dokładnie wyczesać pieska. Dobrze jest użyć rozczesywacza, żeby sobie pomóc w rozczesaniu kołtunów czy zmierzwionej sierści. Rozpoczynamy kąpiel od zwilżenia sierści psa letnią wodą. Robimy to w kierunku od tyłu ciała do przodu, uwzględniając tułów i łapy, ale nie moczymy głowy. Temperatura wody powinna mieć około 37 do 39 stopni. Po zwilżeniu sierści rozprowadzamy szampon przeznaczony do sierści puszystej, aż wytworzy nam się piana. Szampon, którego używamy w tym filmie, jest skoncentrowany, dlatego rozcieńczyliśmy go wcześniej w wodzie. Myjąc naszego psa, jak zresztą każdego innego psa, musimy pilnować, aby do oczu, uszu i pyszczka nie dostał się szampon. W trakcie mycia powinniśmy zasłonić te miejsca, tak jak jest to pokazane na filmie. Następnie dokładnie spłukujemy. Mycie powtarzamy drugi raz, bo w czasie pierwszego usuwamy brud, a dopiero drugie mycie dostarcza skórze i włosom to, czego potrzebują. Teraz używamy odżywki proteinowej, żeby odbudować warstwę ochronną na włosach. Wmasowujemy ją dokładnie, przy okazji możemy zrobić naszemu psu przyjemny masaż. W końcowej fazie kąpieli dokładnie spłukujemy psa, zwracając szczególną uwagę na miejsca trudno dostępne – brzuch, pachwiny. Po kąpieli delikatnie osuszamy zwierzę ręcznikiem. Nie powinniśmy trzeć, tylko wyciskać nadmiar wody. Następnie czeszemy psa. Aby ułatwić układanie włosów i zapobiec elektryzowaniu się, rozpylamy lekką odżywkę rewitalizującą. Po kąpieli suszymy psa suszarką. Po wysuszeniu warto zastosować spray Volume Up. Aby uzyskać efekt zwiększenia i objętości pogrubienia włosa, a także zapobiec zbijaniu się sierści. Sprayem spryskujemy włosy tuż przy skórze, aby unieść je u podstawy i wyeliminować efekt oklapniętych włosów. Tak prezentuje się wypielęgnowany pies.